do których utrzymujesz. W pewnym momencie, pod pewnym kątem, te samoloty wyglądały tak, jakby były jednym samolotem, jednością. Zwróćcie Państwo uwagę na prawą stronę. Pokaz nieumiejętności lądowania, paradoksalnie, nieumiejętności lądowania, który wymaga niesamowitych umiejętności, żeby w pobliżu Ziemi wykonać takie manewry. Widzicie Państwo uwagę, gdyby na moment zawahała się ręka tego pilota, gdyby przez moment odpuścił, no to przecież on był na wysokości kilku metrów. I sądzę, że nawet wypuszczone podwozie nie uchroniłoby to przed uszkodzeniem samolotu. No i ta pozorna nieudolność to jest właśnie to, o czym...